Okej. Małe sprawdzanko. Ustawiłam sobie śledzenie twarzy i nie wie aparat, co ma robić. Ja czy Merlin? Ja czy Merlin? Okej, cześć, dzień dobry. Witam Was w następnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym ruszyć do przodu serię, która wystartowała jakieś pół roku temu. Serię muzyczną, która ma służyć temu, bym dzieliła się z Wami moimi ulubionymi utworami ostatnich czasów, abym pokazała Wam utwory, które zrobiły na mnie wrażenie pod różnymi względami. I oczywiście oprócz tego, że pokazuję urywek tego kawałka, to opowiadam trochę o nim, o moich odczuciach na ten temat i o samym wykonawcy. Ostatni czas upłynął mi bardzo różnorodnie pod względem muzyki i właściwie nie sprecyzowałam żadnego nurtu, żadnego gatunku muzycznego, który by dominował w ostatnim czasie. Tak naprawdę słuchałam trochę popu, trochę rapu, trochę soulu, trochę muzyki imprezowej. Dobra, nie przedłużam, zaczynam. Na pierwszy ogień pójdzie całkiem znany już nowy utwór znanego zespołu, trochę może dziecinny, ale uwielbiam Jonas Brothers. Jest to wspomnienie z dawnych lat, kiedy to grali i śpiewali w Camp Rocku na przykład. Nie powiedziałam, że to jest główna bajka czy też film mojego dzieciństwa, ale już raczej nastoletniego życia. W każdym razie pamiętam doskonale Jonas Brothers, na jakiś czas zniknęli, bracia robili kariery solowe, a teraz wrócili w trio Jonas Brothers i utwór Sucker. Okej, tak brzmiał ten utwór. Powiem szczerze, że zawsze wywołuje u mnie fale pozytywnych emocji. Jest tak fajnie rytmiczny, bardzo w ich stylu i też szybciutko wpada w ucho, więc mam nadzieję, że i Wam wpadnie w ucho i poprawi Wam na co dzień humor. Następnym utworem, który gości w moim sercu już od jakiegoś czasu, jest utwór, który znalazłam na Spotify, z którego dosyć często korzystam i dzięki niemu mam też dostęp do wielu nowości. I też tak naprawdę wielu gatunkowo playlist, które mogę do woli przesuwać. I tam właśnie natknęłam się na utwór Power Over Me Dermota Kennedy'ego, a leci on tak. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Nie jest to typowy pop, nie jest to coś sztampowego, co usłyszycie w radio. Być może się mylę, być może było już to puszczane w jakichś radiostacjach, niemniej to nie jest to moim zdaniem taki utwór pierwszy, lepszy, który może zrobić każdy. Dobrze, że jest troszeczkę mniej znany ten utwór, bo nie lubię takich utworów, które są przemielane miliony razy w radio i tak naprawdę po czasie Wam się brzydną, ponieważ są tak dużo razy odtwarzane, że nie możecie się nim cieszyć, a wręcz macie go już dosyć. Następnym utworem jest utwór Hoziera z jego najnowszej płyty, a dla zainteresowanych powiem, że ma swój koncert w Warszawie na Torwarze latem tego roku. Także jeżeli lubicie Hoziera, to gorąco zachęcam, bo być może i mnie uda się tam być. Następną piosenką, która jest również całkiem charakterystyczna, jest piosenka Used to the Darkness, The Rocks.
Nie wiem nic na temat tego wokalisty bądź zespołu, ponieważ jest to utwór, który pojawił się stosunkowo niedawno i też nie słyszałam nic wcześniej od tego wykonawcy bądź tego zespołu. Niemniej utwór jest godny uwagi i myślę, że jeżeli zauważę jeszcze jakąś twórczość The Rocks, skuszę się na nią, sprawdzę i w razie czego będę dalej polecać. Teraz, moi drodzy, przed Wami utwór z 2012 roku, całkiem znanego zespołu i myślę, że utwór wielu z Was też będzie kojarzyło. Niemniej wracam do niego praktycznie co roku. Jak go ponownie odnajdę, to zostaję z nim na dłużej. Uwielbiam ten utwór i to jest też utwór z kategorii poprawiacz humoru, utwór, do którego chce mi się tańczyć i no jest genialny po prostu, co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba. Okej, pozostając w klimacie takich utworów bardzo tanecznych, szybkich kawałków, polecam Wam Breakthrough z Kimi Deepa. Don't stop, you're gonna do your thing. Ooh, you're gonna make it right through, baby. I wanna see you beat it. I wanna see you break through. Teraz chciałabym Wam zaprezentować kilka rap kawałków, które moim zdaniem mają bardzo dobry tekst, które w jakiś sposób na mnie wpływają. Utwór, który chcę Wam właśnie puścić, jest dosyć gorzki, bo opowiada o nas, o ludziach XXI wieku. Schowana sprawnie za filtrem, niedoskonałość okładki. Jak pragnienie motywacji, to czytam posty trenerem. Wszystko przemija w godzinę, wszystko przemija w minutę. To daje ulgę na chwilę, atencja lekiem na smutek. Ekrany oświetlą ciemność, ładni, smutki, klucze. Nie ma łez, tu jest ser. Każdy z kadru, ładni, smutni ludzie. Zestawy rolek są sztuczni. Właśnie wróci za tali, podjęły lesi bakuci, bo trzeba się gdzieś pochwalić. Jak pragniemy motywacji, ogląda się polskie rapy, sami modele na tacy, złoto wypływa i zjapy. Okej, jak mogliście usłyszeć, nie jest to jakiś pozytywny utwór, ale daje do myślenia, czyż nie? W tym zestawieniu również nie sposób wspomnieć o Sokole i jego nowej płycie. Zrobiła na mnie duże wrażenie, mam kilka ulubionych kawałków. Niemniej trzy są moimi top. Oprócz tego, że jestem fanką Taco Hemingwaya, który występuje w kawałku, który chcę Wam puścić, i był ten utwór w karcie na czasie na YouTube. Może część z Was nie kojarzy tego utworu, a dobrze, żeby poznał, bo jest całkiem spoko. Nie mówię, że jest to ambitny utwór bądź z wybitnym tekstem, ale muzycznie całkiem fajnie i też szybko zapada w pamięć, także lecimy z tym. Wczoraj na premierze kiksu, bo mało nie miałem końcowych napisów. Świętowali to co zwykle, reaktywacja motoru z artysów. Piło tu paru raperków, paru lokalnych kawisów. Typek co ma balenciaga sweter opowiada, że jest Karlem Lagerfeldem. A ci ludzie nie śmierdzą cedulą, owszem zachowali z jafetami kamemberdem. O, jestem
życie nauczyło mnie zła. Nie jest mi wstyd, życie nauczyło mnie grać. Czekam aż ktoś się skruje, mówię polej, tuzy, barman skonserwuje i obserwuje. Każdam ty mordę klubej. Okej, myślę, że taki mały sneak peek wam wystarczy. Przechodzę do następnego utworu, który jest nieco bardziej romantyczny i który również mi się bardzo podoba. Jest to utwór Z Tobą. Nie grabię kawałku po tym, jak pięknie jest, nie żygam tęczą. To nie różowa kraina, w programie wiesz, jak jest tu ze mną. Nie lubię nudy, sztampy, galki, nie lubię rutyny, bardzo skarbie. Będziemy nieprzewidywalni, drugiego takiego już nie znajdziesz, patrz. Możemy rozebrać świat, pokera jedną ręką. Ja piszę na podzeju, wyjmuję szaj z poduszki. Ja siedzę obok kabrioleta, ja nawet goły i goły przy tobie byłbym sobą, bo nawet ciągnę pod wodą, mogę ja z tobą. Okej, i teraz takie szybkie promo. Niedawno wystąpiłam gościnnie właśnie w jednym z rap kawałków. Wszystko będzie na dole w opisie, także jeżeli jesteście ciekawi, jak mi poszło, śmiało sprawdzajcie. Jest trochę śpiewu, jest trochę nawijki. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Chętnie wbijajcie. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, czy to pod tym filmikiem na temat właśnie tamtego utworu, czy też już docelowo pod kawałkiem, o którym wam mówię. Zestawienie ulubionej muzyki, która zmieni wasze życie, zakończę ostatnio moim ulubionym zespołem The Neighborhood na koncercie, którego miałam przyjemność być w Warszawie 7 lutego. Czy z tego wyszedł rym? Prawdopodobnie. Puszczę wam trzy utwory, które są moimi ulubionymi, chociaż tak naprawdę ciężko mi jest wybrać jakieś najlepsze ich kawałki, ponieważ naprawdę robią kawał dobrej roboty, jest to świetna muzyka i tak jak wspominałam w ulubieńcach ostatnich czasów, tak naprawdę jeżeli przesłuchacie jakikolwiek ich album, ciężko znaleźć jest słaby kawałek, taki, który wam nie przypadnie do gustu. Ja zaprezentuję wam te najbliższe mojemu sercu. Na pierwszy ogień idzie Daddy Issues. Jest inspirowana latami 80. Jednak ja uwielbiam takie brzmienie i dla mnie ten utwór nie jest w żaden sposób zamulający. Boże, tak ciężko mi jest wybrać trzy najlepsze utwory, że sobie nie zdajecie sprawy. Jeśli bylibyście zainteresowani filmikiem na temat tego zespołu, mogę opowiedzieć o nim więcej. Również wybiorę powiedzmy 10 takich najlepszych moim zdaniem utworów. Opowiem mniej więcej o ich znaczeniu, o tym jak mi się podobają i dlaczego są dla mnie ważne. Jeśli tak, to łapka w górę. Zdecydowałam, że drugim utworem będzie Void. Właśnie to. Dajcie znać, czy wam się podoba tak samo jak mnie, bo ja jestem zauroczona po stokroć. I na ostatni utwór, który chciałabym wam polecić, pójdzie coś szybszego i będzie to... I think I'm
już wszystko na dziś. Jeżeli podobają Wam się tego typu filmiki, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz na dowolny temat. Widzimy się już w następnym filmiku, jeśli nie z tej tematyki, to z innej. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik podobał się Wam tak samo jak i mnie. I że też kochacie muzykę, bo muzyka jest naprawdę dobra i fajna.